Dzień dobry, Daria Jęczmionka. Witam Państwa w kolejnym programie Gość Dnia. Dziś moim rozmówcą jest pan Marcin Marciszek ze Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów. Witaj, Marcinie. Witam Państwa, witam Panią serdecznie. W Głogowie zakończyła się właśnie czwarta edycja budżetu obywatelskiego i to właśnie projekt Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów zdobył największą ilość głosów mieszkańców Głogowa. Jest to duży sukces dla stowarzyszenia, dlatego że nie jest to Wasze pierwsze zwycięstwo. Tak, udało się wygrać projekt stowarzyszenia po raz czwarty. Jest to ogromny sukces, jak pani rektor powiedziała, pod wieloma względami. Po pierwsze, dlatego, że rzeczy, które tu stawiamy i postacie, które chcemy upamiętnić, nie są historycznie związane z naszym miastem, więc tym bardziej miło i to jest tym większy sukces, bo ci mieszkańcy Głogowa, każde spotkanie z nimi to jest duża rozmowa. Dlaczego chcemy w Głogowie postawić takie popiersie, dlaczego chcemy upamiętnić takich bohaterów? I będzie to największa i najpiękniejsza Aleja Pamięci w Głogowie. Za pierwszym razem udało się postawić pomnik podziemia niepodległościowego, a później sukcesywnie żołnierzy podziemia niepodległościowego. Więc tutaj ta inicjatywa, bardzo jesteśmy wdzięczni mieszkańcom Głogowa. Bardzo serdecznie dziękujemy za to zaufanie, których nas tutaj darzą od 4 lat. Mówię, my wychodzimy na ulicę, rozmawiamy z nimi, no i potem taki efekt, który tutaj dzisiaj wszyscy widzimy. Marcin, powiedz nam, dlaczego Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów tak bardzo dba, walczy o to, aby to właśnie żołnierzy wyklętych upamiętnić tutaj w Głogowie? Kilka lat temu każdy z nas poznał jakby historię tych żołnierzy podziemia niepodległościowego. W 2013 roku spotkaliśmy się dosłownie 6 osób i postanowiliśmy sobie, że warto byłoby coś zrobić dla mieszkańców Głogowa, ale warto byłoby też, aby mieszkańcy Głogowa usłyszeli historię tych niezwykłych ludzi. Kiedy poznaje się historię Witolda Pileckiego, Łukasza Cieplińskiego czy Hieronima Dekotowskiego, pseudonim Zapora, jest to tak wspaniała biografia, są to tak wspaniałe, niezwykłe historie tych ludzi, że postanowiliśmy, że Głogów, tak jak powiedziałem, mimo że historycznie nie związane z tymi osobami, ale warto, żeby Głogów poznał te wszystkie postacie. Stąd właśnie pomysł na żołnierzy wyklętych. Potem okazało się, że jest wielu mieszkańców tego miasta, którzy to czują. Jest wielu Głogowian, którzy właśnie chcą poznawać tę historię. Zaczęliśmy zapraszać kombatantów, zaczęliśmy zapraszać historyków, którzy zaczęli o tym opowiadać i okazało się, że jest ogromne zainteresowanie na to, aby ta armia wyklęta w cudzysłowie powróciła. Aby ludzie, którzy dzisiaj mieszkają w naszym mieście, poznali ich historię. Oni bardzo zaczęli to przychodzić na nasze spotkania, widzieć, że to my zaczęliśmy zauważyć, że to wszystko idzie w takim właśnie kierunku, że ta chęć poznawania jest coraz większa. No i coś jeszcze, chyba najważniejsza rzecz, kiedy spotykamy kombatantów, kiedy rozmawiamy z nimi o Polsce, tak naprawdę od nowa uczymy się kochać tej Polski. I oni zawsze powtarzają nam za każdym razem, żebyście nigdy, prosimy was nigdy o tym nie zapomnicie, bo tak naprawdę cóż możemy im więcej podarować niż nie prawdę i pamięć. I ta właśnie Aleja Pamięci, te wszystkie spotkania, ta rozmowa o tych żołnierzach wyklętych, to jest właśnie tej przywracanie tej prawdy i tej pamięci. Dlaczego także żołnierze wyklęci, dlaczego ta historia? Dlatego, że ona jest mimo wszystko ciągle zakłamana. Ciągle nie wszystko o niej wiadomo, wiele wydarzeń historycznych jest opisywanych czy w szkołach, czy na spotkaniach, a ci żołnierze wyklęci, to jest ciągle taki temat tabu i właśnie dzięki organizacjom pozarządowym, w większości, dzięki organizacjom, takim stowarzyszeniom jak nasze, ta historia jest, powraca, te wszystkie marsze pamięci żołnierzy wyklętych, te wszystkie msze święte w intencji właśnie tych żołnierzy wyklętych powodują, że powolutku ta historia powraca. My z naszej strony też organizujemy konkursy w szkołach, w tym roku konkurs żołnierzy wyklętych, zgłosiło się 500 prac tutaj z regionu, Głogowa i regionu, więc ogromna ilość. Więc tutaj my widzimy, że ta praca przynosi efekt, a też widzimy potrzebę ciągłego jednak mimo wszystko mówienia o żołnierzach wyklętych. W tym miejscu, gdzie się znajdujemy, jest tutaj już za nami 10 takich popiersi żołnierzy wyklętych. Ma to być taka aleja pamięci. Powiedz docelowo, ile jeszcze tutaj takich popiersi ma stanąć i jak to wszystko będzie wyglądać tak już ostatecznie? No ja myślę, że powiem o tym, że wszyscy goście, którzy przyjeżdżają tutaj, widzą tą aleję pamięci,
wszyscy mówią, że to jest największa, będzie największa i też najpiękniejsza Aleja Pamięci w Polsce. Nie ma czegoś takiego, żeby w jednym miejscu znajdowało się tyle wspaniałych, bo umówmy się, te popielsia są też bardzo piękne, one są bardzo godne, takie naprawdę piękne, znajdowało się tylu żołnierzy podziemia niepodległościowego. W tym roku udało nam się wygrać kolejny budżet obywatelski, czyli już w przyszłym roku otworzymy kolejnych 6 popielsi i na tym jakby ten temat żołnierzy, popielsi żołnierzy zakończymy, czyli będzie docelowo 16 postaci plus tutaj ten piękny pomnik podziemia niepodległościowego. W ogóle docelowo chcemy tu stworzyć taką aleję też edukacyjną, tak żeby tutaj było też takie miejsce, gdzie naprawdę można przyjść, poczytać o tych żołnierzach wyklętych. I takie miejsce troszeczkę skupienia, troszeczkę zadumy, jest to miejsce, do którego po prostu trzeba przyjść. Tu się po prostu nie chodzi przypadkiem, tak? Trzeba tu po prostu przyjść, zobaczyć i poznać historię naprawdę niezwykłych ludzi. Naprawdę niezwykłe miejsce w skali kraju. 16 popiersi, które będzie docelowo w przyszłym roku, mówię, w tym roku odsłaniamy kolejnych 6. No właśnie, może powiedzmy o tym, to już najbliższą sobotę tutaj będzie wielkie wydarzenie. Kolejne 6 popiersi zostanie odsłoniętych. Wielkie wydarzenie, dlatego że udało Wam się zaprosić na nie przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Tak, to wydarzenie, bardzo dbamy o te uroczystości odsłonięcia pod wieloma względami, dlatego że chcielibyśmy, aby ci żołnierze zostali przywitani w Głogowie bardzo z pełnymi honorami, bardzo godnie, ale też chcielibyśmy tutaj te uroczystości są jakby taką, jest takim jakby podziękowaniem mieszkańcom Głogowa za ten ich wkład w budowę tej Alei Pamięci. Przecież to dzięki nim ta aleja tutaj w Głogowie powstaje i te uroczystości dbamy, żeby one miały na przykład swoją rangę, dlatego żeby ci głogowianie czuli, że to jest bardzo coś ważnego, że oni uczestniczą naprawdę w bardzo ważnym projekcie, który powstaje na ich oczach i dzięki nim. Stąd właśnie niech orędę tego spotkania świadczą właśnie ci goście. Panią minister, panią premier Beatę Szydło będzie reprezentowała pani minister Witek, która będzie miała list od pani premier, pana prezydenta Andrzeja Dudę będzie reprezentował pan minister Andrzej Dera, także z listem od pana prezydenta, będzie pan marszałek senior Konrad Morawiecki, będzie pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, Tadeusz Płużański, pan profesor Wolsza z kolegium IPN-u i mnóstwo gości, ale oczywiście też najważniejsi goście, czyli rodziny. To jest bardzo ważne, że praktycznie każdy z tych 6 żołnierzy, których będziemy odsłaniali, będzie odsłaniany tutaj przez swoich najbliższych, czyli będzie pan Marek Franczak, syn Lalusia, będzie pan Mieczysław Dziemieszkiewicz, bratanek Roja, będą rodziny od Anody, od Zapory, od Warszyca, czyli każda z tych rodzin będzie miała swoją reprezentację, każdy z tych popielsi będzie miał swoją reprezentację, którzy tutaj z nami będą odsłaniali, też będzie z nami ksiądz biskup Tadeusz Tyński, bo w ogóle całe uroczystości rozpoczynają się o godzinie 12, mszą świętą tutaj w kościele świętego Alberta, gdzie będzie koncelebrował mszę ksiądz biskup Tadeusz Tytyński, on tutaj z nami poświęci te popiersia, więc taka naprawdę bardzo duża ranga spotkania. Myślę, że w skali kraju goście, którzy tutaj, mówię, dowiadywali się o tej uroczystości, praktycznie nikt nam nie odmówił, bo myślę, że tutaj to jest bardzo ważny dzień, nie tylko dla miasta Głogowa. My również Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na tę lekcję historii, która odbędzie się już w najbliższą sobotę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem był Marcin Marciszak ze Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów. Z Państwem się już żegnam i zapraszam na kolejny program. Dziękuję ślicznie.